To jest program Sport Bliżej Nas, Grzegorz Gabor. Witam, dzień dobry. Dzisiaj mam niewątpliwą przyjemność gościć mistrzów świata, ponieważ są z nami w tej chwili w studiu Żaneta Siemianowska i trener Krzysztof Bas, a jeszcze w drugiej części dołączą do nas Dawid Bas i Kamil Bielica, Mistrzostwa Świata w speedrowerze, bo o nich będzie dzisiaj mowa, trwały w Australii od 13 listopada do 3 grudnia. Jeżeli chodzi o termin, o długość rozgrywania Mistrzostw Świata, to były jedne z najdłuższych, jeżeli chodzi o rozgrywki właśnie speedrowerowe. Dzisiaj wreszcie możemy porozmawiać, kiedy już ta aklimatyzacja, mam nadzieję, przebiegła na tyle, że nasi goście dzisiaj swobodnie będą mogli porozmawiać o tym, co tam się działo w Australii, o wrażeniach, ponieważ po raz pierwszy ekipa Śląska Świętochłowice miała okazję wyjechać, a w zasadzie wylecieć do tak dalekiego kraju, aby tam ścigać się na torach speedrowerowych. Żaneta Siemianowska, pozwolisz trenerze, że rozpocznę od naszej mistrzyni. W dalekiej Australii wywalczyła złoty medal, zostając mistrzynią świata kobiet. Lecąc tam, miałaś już tytuł mistrzyni Europy. Przygotowywałaś się solidnie i gdzieś tam z tyłu głowy było to, że chciałabyś być na podium, czy w ogóle o tym nie myślałaś? Na pewno lecąc tam, nie leciałam na wakacje, to na pewno. Był to dla mnie taki dość też ciężki okres ostatnio, ponieważ przeszłam kontuzję kolana, która się skończyła w 2016 roku operacją. I ten okres przygotowawczy miałam troszeczkę krótki, nie odbyłam żadnych treningów zimowych z trenerem na sali gimnastycznej. Dopiero od kwietnia w zasadzie rozpoczęłam taki już stricte okres przygotowawczy, ale tylko na torze speedrowerowym. Znaczy, to było dużo przeciwności, dużo trudności, bo w Polsce nie ścigają się dziewczyny, bo byłaś po kontuzji, bo nie wiedziałaś, na co stać rywalki. Wyjazd do Australii powodował to, że tam było dużo miejscowych zawodniczek. Wszystko to było wielką niewiadomą i wiele przemawiało za tym, że będzie to trudny turniej, a jednak okazało się, że nie było wcale aż tak źle, aż tak trudno. Australia, wyjazd do Australii był nie tylko niezapomnianą przygodą pod względem miejsca, ale również takim zwieńczeniem mojej ciężkiej pracy, wysiłku i wielu wyrzeczeń związanych właśnie z tym przygotowaniem się do tych zawodów i dlatego tym bardziej ten tytuł cieszy i satysfakcjonuje. Powiedziałaś, bo nie wiem jak chłopcy za chwilę to skwitują, powiedziałaś, że nie poleciałeś tam na wakacje, ale to było takie połączenie zawodów speedrowerowych, Mistrzostw Świata i wypoczynku. Piękne widoki, wspaniała pogoda, wysoka temperatura w porównaniu do tego, co jest dzisiaj u nas, więc to było takie dwa w jednym. Tak, no mieliśmy też czas na aklimatyzację, bo ja pierwszy swój półfinał miałam 21 listopada, więc dwa tygodnie czasu mieliśmy tam, żeby się zaklimatyzować. Potem już znowu kolejne dwa tygodnie do finału, więc to wszystko przebiegało tak spokojnie, nie na wariata i wydaje mi się, że to też było na plus. Jakie wrażenia po przylocie już tam na miejsce, po tych pierwszych dniach, po pierwszych godzinach na miejscu? Co was zaskoczyło, co było jakimś takim dziwnym zjawiskiem, porównując to do tego, z czym mamy do czynienia tutaj u nas w kraju? Australia jest pięknym krajem, nie tylko pod względem, tak jak powiedziałam wcześniej, miejsca, ale również ludzie, bardzo otwarci, życzliwi, uśmiechnięci i to było takim głównym elementem, który tak pozytywnie zaskoczył tam. Warto było tam pojechać? Zdecydowanie. Może jeszcze się uda kiedyś wrócić tam. Ja, kiedy ty już zdobyłaś złoty medal, to napisałem, pozwoliłem sobie napisać na jednym z portali społecznościowych, że ten medal należał się tobie jak mało której dziewczynie, ponieważ ty chyba tylko sama wiesz, ile wysiłków to włożyłaś, tutaj mówiłaś o tym, ale to jak gdyby było tylko jedne, dwa zdania na ten temat, natomiast to był długotrwały proces, bo i do operacji, i później po operacji, i dochodzenie do formy i zaciskałaś niejednokrotnie zęby, ścigałaś się na treningach, czy w lidze regionalnej tutaj z chłopakami, tak więc no, to sporo łez, sporo potu i niejednokrotnie można powiedzieć nawet krwi pozostawionej na torze, żeby tam najpierw pojechać, a później tam jeszcze się dobrze zaprezentować. No, na pewno były chwile zwątpienia. Przede wszystkim to, czy znowu nie spotka mnie jakaś kontuzja,
czy sobie poradzę, czy warto po prostu tam polecieć. Ale no jednak cel został postawiony, no i potem się już go bardzo mocno trzymałam i się udało. Panie trenerze, jak nasza ekipa skromna, ale można powiedzieć, że ilość przeszła jak najbardziej w jakość, leciała do Australii, to co sobie myślałeś? To mocno ich wspierałeś, chciałeś od samego początku, żeby tam udało się im wyjechać, no i udało się. Głośno nie mówiłeś przed wyjazdem, czego oczekujesz, ale chyba myślałeś o tym, żeby wywalczyli jakieś medale. No ja myślę, że tu już Żaneta, tak jak powiedziała, to wszystko było okupione bardzo, bardzo wielką pracą. I cały ten wyjazd, całe te przygotowania, to co myśmy sobie myśleli, jakie mieliśmy plany, to był, można powiedzieć, gigant praca. No, każdy miał nadzieję, każdy coś tam sobie marzył, ja też sobie marzyłem. Ta ciężka praca, którą już tutaj powiedzieliście, właściwie wszystko na ten temat, te przeciwności, którym musiała stawić czoła Żaneta, każdy, kto ją zna, to wiedział, ile to trzeba było pracy włożyć w to, żeby to przezwyciężyć. Trzeba ją zobaczyć na torze, to wtedy wszystko wiadomo, o co chodzi. Także z tymi marzeniami byłem ostrożny, ale je miałem. Miałem i co do chłopaków, i co do niej. Trzymałem to w sercu, oczywiście w niektórych wypowiedziach do gazet czy do telewizji. No, mówiłem, że Polacy są faworytami i będą się na pewno liczyć. I zaznaczałem, że chłopcy ze Śląska i nasza dziewczyna zaznaczą się w tej imprezie i na pewno będziemy o nich słyszeć. No i chyba się nie pomyliłem. Właśnie o chłopakach jeszcze porozmawiamy, ponieważ jak się okazuje, zawodnicy Śląska Świętochłowice tworzyli trzon reprezentacji Polski, bo przecież jeszcze był Łukasz Nowacki, którego tutaj nie ma, który nie jest co prawda wychowankiem Śląska Świętochłowice, ale jest ciągle jeszcze zawodnikiem Śląska, więc był taki moment, kiedy trójka zawodników Śląska broniła barw, nie licząc tutaj Żanety, broniła barw reprezentacji Polski, więc no, można powiedzieć, że tutaj biorąc pod uwagę, że czterech zawodników startuje w reprezentacji, no to wynik chyba mówi sam za siebie. No myślę, no trzeba wszystkim, którzy pomogli nam wyjechać na ten wyjazd, od Urzędu Miasta do pojedynczych sponsorów i do ich własnego wkładu, że to wszystko się opłaciło, że rozsławili te Świętochłowice. Żaneta przecież nie zrobiła jakiś tam mały kroczek, no potężny krok, bo mistrzyni Europy, mistrzyni świata, no cóż możemy więcej chcieć. No. A reprezentacja Polski z obecnością trzech naszych zawodników broni tytułu mistrza świata, no co tu można więcej powiedzieć? No, Świętochłowice po prostu wykazały się wszystkim tym, co trzeba było. No właśnie, cóż można chcieć więcej, Żaneta? Chyba już nic w zasadzie, jeśli chodzi o ten sport. Na tą chwilę nie myślę, co dalej. Więc no jeszcze poczekam z jakąkolwiek wypowiedzią, co dalej. Ale pozostaniesz w speedrowerze, mam rozumieć. No myślę, że tak, aczkolwiek nie mówię na 100%. No tak, bo zawsze lepiej schodzić, jak się jest w roli mistrzyni, aniżeli gdzie się obija tyły, to jak najbardziej. Żaneta, zaskoczyło cię coś, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o tory? Duża różnica w porównaniu z tymi europejskimi torami naszymi, polskimi? Tak, bardzo duża. Tory speedrowerowe w Australii to są takie małe stadiony z rozbudowanym zapleczem sanitarnym, gastronomicznym. Bardzo dobra organizacja zawodu, więc to było bardzo duże zaskoczenie w porównaniu właśnie z torami u nas, z zawodami u nas, które są organizowane. Powinniśmy brać przykład z takich krajów. Atmosfera? No nie do opisania. Bardzo dużo ludzi, dużo kibiców, którzy kibicują, wspierają swoich zawodników i to na pewno w sercach nam zostanie na długo. Przywiozłaś wiele miłych wspomnień z Australii, ale misia koale nie udało się przywieźć. No przywieźć nie, ale na rączkach miałam. No właśnie, jak wyglądał wasz taki zwykły dzień, kiedy nie było startów, kiedy nie było treningów? Bo tam były też spotkania, test mecze, reprezentacji, były treningi, tak więc no, kręciło się to wszystko wokół speedrowera, aczkolwiek było sporo takich dni, kiedy mieliście sporo wolnego czasu. I jak to wyglądało? Jakbyś mogła opisać, jak na co dzień wygląda Australia
Nie od tej strony speedrowerowej, ale od takiej zwykłej, codziennej. No, mieliśmy dużo czasu spędzonego na plaży i to był taki główny punkt. W wolnym czasie też nasza ekipa udała się do Sydney, więc troszeczkę pozwiedzaliśmy tą Australię i więc myślę, że pod każdym aspektem wyjazd się nam udał. Ty nie możesz zakończyć kariery, ponieważ po pierwsze bronisz mistrzyni świata, a po drugie znowu będzie okazja, żeby w Australii się pojawić, zameldować na Mistrzostwa Świata. No tak, teraz najbliższe zawody są w Częstochowie, w Mistrzostwa Europy, no więc zobaczymy. Tam nie będzie takiej infrastruktury z pewnością. No, na pewno nie. Jest od kogo czerpać, jest od kogo brać garściami. Panie trenerze, czy rzeczywiście to jest tak, że jak zawodnik zdobywa tytuł Mistrza Świata, Mistrza Europy, to już jest wszystko? To jest takie apogeum? Czy są jeszcze jakieś cele? Bo ty tutaj oponowałeś trochę, jak Żaneta mówiła, że być może zakończy karierę. No, nie podoba mi się ta wypowiedź, no, ale co mogę powiedzieć? Zawsze są w sporcie jakieś cele. Nigdy nie wolno poprzestać, dopóki się jest w tym sporcie, nastawianie sobie wyżej poprzeczki, bo to by nie miało sensu. No, pod tym względem Śląsk Świętochowice jest wyjątkowy, to nie ma co ukrywać, ponieważ no, w Polsce nie ma, w tej chwili przynajmniej ja nie znam, drugiej dziewczyny, która uprawia speedrower. Nie wiem, Żaneta, jest jakaś dziewczyna? W Polsce nie ma w tej chwili chyba. No, niestety nie. Właśnie to też jest takim trochę powodem tego, że no, że się zastanawiam nad dalszym. Ale masz się z kim ścigać, bo przecież są chłopcy, to zawsze jest łatwiej równać do kogoś mocniejszego, aniżeli ścigać się w pewnych momentach ze swoimi koleżankami czy rówieśnicami. Nie myślałaś o tym w takich kategoriach? Tak, no to jest bardzo, bardzo pozytywne, jeśli chodzi o moje ściganie się tutaj, ale to też się wiąże, tak jak powiedziałam wcześniej, z kontuzjami. Ja już trochę ich miałam, więc to też jest taki troszkę strach. No ale no zobaczymy. Po wylądowaniu tutaj w Polsce no nie było chyba miło, jeżeli chodzi o pogodę i o tą przestrzeń czasową, o tą różnicę. No śniegu nie było już stopnią, ale temperatura nas troszeczkę zaskoczyła. To ile potrzeba było, żeby wrócić do normalności? Myślę, że tam kilka dni, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to starczyło. Teraz już jest ok, tak. To już możecie myśleć o następnych zawodach i trenerze. Teraz, panie trenerze, długie przygotowania zimowe. Długie, niedługie, bo to zależy też od tego, jaka będzie aura. Niemniej już treningi rozpoczęte, już przygotowujecie się. Te Mistrzostwa Świata w Australii były takie troszkę wisienką na torcie, ponieważ już wcześniej mogliśmy podsumować sezon, ale czekaliśmy. A ten sezon, jeżeli chodzi o Śląsk Świętochłowice w wykonaniu chłopaków, którzy tutaj na polskim podwórku się ścigali, też był całkiem udany. Brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski, po drodze tytuły Mistrzów Polski, tytuły zdobyte w Mistrzostwach Śląska, tak więc sporo się działo i ten sezon chyba można uznać za udany. No myślę, że tak. No, chcielibyśmy zrobić kiedyś w końcu Mistrza Polski, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. No, sport jest taki, a nie inny. My staramy się naszą pracę wykonywać jak najlepiej, no, czyli trenować tak, jak się należy. I co do wypowiedzi Żanety, że jeździ sama, że ma kłopoty, może właśnie to teraz przyciągnie inne kobiety, dziewczyny, po prostu zainteresują się tym sportem poprzez Żanetę. Bo jednak to, tak jak powiedziałem, to nie jest jakaś lokalna sprawa, to jest już sprawa międzynarodowa, także może to zachęcić jakieś dziewczyny. A speedrower w Świętochłowicach no, ma się dobrze. No. Są zainteresowani, publiczność mamy fantastyczną, chodzą na zawody, młodzież się garnie, mamy teraz otwartą szkółkę, do której zapraszamy takich 10-latków, 9-latków. Myślę, że w tej materii dobrze się dzieje i dlatego są jakieś wyniki. No i bawimy się tym wszystkim i automatycznie względem żużla w przyszłości możemy sobie wybierać, dobierać, możemy sobie robić rotacje po prostu, bo wiadomo, że zbliżone sporty. Możemy coś pokombinować razem. Teraz ogólnie w Polsce się tak dzieje, że zaczynają przywiązywać uwagę do tego speedrowera. Chcę tu napomnieć o Romanie Jankowskim, fantastycznym trenerem z Leszna, który właśnie bazuje na speedrowerowcach z Leszna i podchodzi sobie na stadion, współpracuje. Ostatnio nawiązali fantastyczną współpracę, podpisali umowy. I klub żużlowy współpracuje ściśle ze speedrowerem z Leszna. Myślisz już o nowym sezonie?
już powoli trzeba myśleć o nowym sezonie. No, my tutaj mamy troszeczkę kłopotliwą sytuację, ten stadion, ta cała sytuacja, jak to będzie, nikt do końca nie wie. No, ale wszyscy czekamy, że te marzenia się spełnią, że ten stadion kiedyś będzie wyremontowany i tu będzie ta drużyna żużlowa i będzie to współdziałać razem i będzie piękny cykl szkoleniowy. Może jeszcze kiedyś mini żużel i połączymy to w jedność i będzie pięknie. No i może kiedyś dziewczyny zaczną na żużlu jeździć na przykład. Myślę, że to powoli się zbliża. Na szczęście problemów stadionowych nie ma speedrower, więc dowoli można się przygotowywać i myśleć o nowym sezonie. Ten 2017 wyjątkowy, ponieważ dokładnie w 1997 roku oficjalnie powstał speedrower w Świętochłowicach, a więc to równo jest 20 lat, kiedy wszyscy jeżdżą w lewo i mówią, że speedrower to jest całkiem fajna dyscyplina, a pamiętam jak zaczynaliśmy, niektórzy nie potrafili tego słowa nawet wypowiedzieć, teraz już w zasadzie chyba każdy wie, co to jest speedrower i to też świadczy o tym, przez te lata jak zmieniała się ta dyscyplina, jak zmieniała się mentalność ludzi na temat tego właśnie sportu i to też chyba jest miłe i warte przemyślenia, jeżeli chodzi o zakończenie przez ciebie. Obiecuję, przemyślę. Chociaż przydałaby się taka dziewczyna, jak ten bagaż doświadczeń z Australii tutaj przenieść, mielibyśmy sklepik przy speedrowerze, zaplecze sanitarne, to jest nawet dobra myśl, trenerze, do przemyślenia. Czekają kolejni goście, tak więc króciutka przerwa i wracamy za chwilę, bo jest Kamil Bilica, jest Dawid Bas. Oni tworzyli trzon reprezentacji Polski, jeżeli chodzi o Puchar Federacji i o drużynowe Mistrzostwa Świata, gdzie przypomnę, polska reprezentacja wywalczyła srebrny i złoty medal. Te puchary tutaj mamy. Ten największy oczywiście jest od Żanety. On znalazł już swoje gdzieś tam miejsce, tak? Tak. Półka była przygotowana. Mam nadzieję, że tam jest jeszcze miejsce, żeby znalazły się kolejne puchary z kolejnych zawodów speedrowerowych, Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata. Tego, Żaneta, życzymy trenerowi wytrwałości w przygotowaniach do nowego sezonu, abyśmy się mogli w takim albo nawet jeszcze większym gronie spotkać i rozmawiać tylko o takich fajnych rzeczach jak Mistrzostwa Świata, jak puchary, jak kolejne medale Mistrzostw Polski. W tej pierwszej części moimi gośćmi byli Żaneta Siemianowska, indywidualna mistrzyni świata w speedrowerze Anno Domini 2017 i trener Krzysztof Bas, trener Śląska Świętochłowice sekcji speedrowera i sekcji żużlowej. Za moment kolejni goście, pozostańcie z nami. No to są z nami już wspomniani Kamil Bielica i Dawid Bas. Witam panowie. Witamy. Jesteście w lepszej sytuacji, bo tutaj podsłuchiwaliście, co tam Żaneta odpowiadała i Krzysztof, więc już wiecie, o co zapytam. Zgadza się? Nie, bo was zaskoczę, mam inne pytania. No, tak, no to czekam. Pucharów, jak państwo widzą, przybyło tutaj, ale pucharów no, zasłużenie zdobytych, wywalczonych. Mówiliśmy tutaj o Pucharze Federacji, mówiliśmy o Mistrzostwach Świata drużynowych. Rzeczywiście, Śląsk tam w Australii był silny w tym roku na tych mistrzostwach. Zgadza się. Zaskoczyło nas to, że zostaliśmy obydwaj z Dawidem wybrani do szerokiej kadry. Jeszcze chyba nie było w historii takiego momentu, w którym przynajmniej chyba nawet jeden zawodnik ze Świętochłowic byłby w tej ścisłej piątce, tej najważniejszej piątce w walce o Mistrzostwo Świata, ale było to bardzo trudne, ponieważ na nasze miejsca czekało przynajmniej 20 zawodników na wysokim poziomie, więc to duże wyróżnienie dla nas obydwojga. Dawid, dla ciebie to też było mocno tak stresujące, wiedząc, że tam gdzieś na twoje miejsce jest kilku następnych? Dokładnie, bo właśnie ekipa z Polski to byli sami najlepsi zawodnicy z naszego kraju. Zabrakło tam, wiadomo, paru, ale głównie to byli ci najlepsi. No i wiadomo, było strasznie ciężko o te top 5 do reprezentacji, żeby się dostać. Pierwsze wrażenia, jak postawiliście już stopy na ziemi australijskiej? Przebrałem się w krótkie spodenki, żeby już od razu poczuć ten klimat. I tak rzeczywiście, a aklimatyzacja, nie był z tym problem, tej różnicy czasu, nie było z tym problemu? W pierwszy dzień nie, bo byliśmy bardzo zmęczeni po podróży samolotem. Dopiero na następny dzień obudziliśmy się około 4 w nocy, wszyscy tak jakby na równy budzik w wojsku i 2,5 godziny siedzieliśmy w kuchni popijając herbatę i czekając, aż się zmęczymy. To mogło być ciekawe. Nie do końca. Łatwiej lecieć tam i tam się aklimatyzować niż przylatywać tutaj z powrotem? Różnie. Dla mnie było na przykład łatwiej tutaj się w Polsce zaaklimatyzować niż tam. Tam nie przespałem parę nocy, tam budziłem się strasznie wcześnie, a wróciliśmy do Polski. Pierwsza noc spanie, drugie spanie. Także. Wiadomo, tu człowiek czuje się jak u siebie, nie? Smog, hałas, wiadomo. A dla mnie wręcz odwrotnie. Ja lepiej się czułem jak w
te ciepłe kraje pojechałem, niż teraz odwrotnie, to zimno, ten mrok i jeszcze nie rozregulowany organizm. Długo dochodziłem do siebie, żeby tak ustabilizować. No, ale ty już jesteś wiekowy. Wiekowy, prawda? Dokładnie. W porównaniu z Dawidem to już sporo więcej. Jak przyszła ta informacja o tym, że macie być w tej szerokiej kadrze, a później, że macie już być w tej ścisłej kadrze, która wystartuje w drużynowych Mistrzostwach Świata w Pucharze Federacji, to jak to odebraliście? Cały czas mniej więcej chodziły głosy, że mamy duże szanse, żeby się tam dostać, ale to były tylko plotki, prawda? I w tym momencie, kiedy faktycznie dostaliśmy się do tej kadry, już staraliśmy się w jakiś sposób mentalnie przygotować do tych zawodów. A sam dzień zawodów to naprawdę duży stres, ponieważ zawody odbywały się około 20:30, a myśmy już od samego rana w zasadzie czekali po prostu na te zawody, nic nie robiąc, bo był w ten dzień duży upał i nie chcieliśmy się przemęczać zbytnio. I pozostawało nam tylko siedzenie w domu i myślenie o tym, jak rozegrać te zawody. Nie pomagało to, ale w jakiś sposób oszczędzaliśmy się do tego wieczora. W porównaniu z Żanetą to wy mieliście sporo pracy na torze. No, praca była. Wiadomo, tam na takich zawodach jest sama elita. Jeżdżą sami najlepsi zawodnicy i już od samego ćwierćfinału, żeby przejść dalej, było naprawdę coraz ciężej. A wiadomo, że w drużynowych Mistrzostwach Świata każda reprezentacja ma swoich top 5 zawodników, którzy są na najwyższym poziomie i tak naprawdę wygrać mógł każdy. A że Australijczycy byli u siebie, mieli no znali atut swojego toru. No właśnie, jak Australijczycy przylatują tutaj, to tak silną bronią nie dysponują. Natomiast u siebie byli naprawdę groźni, co też było widać no, po wynikach i po tej walce do samego końca. Jeden punkt różnicy w drużynowych Mistrzostwach Świata, można powiedzieć, że to jest w zasadzie nic. Tak? Anglicy dopiero na trzecim miejscu, kiedy tutaj w Polsce z reguły ta walka rozgrywa się pomiędzy Anglią a Polską. Wrażenia. Żaneta powiedziała, że fantastyczni kibice, zaplecze, tory zupełnie inne. Wy to też tak odebraliście? Przede wszystkim te tory. Przede wszystkim cała infrastruktura, można powiedzieć, stadionu, bo to wyglądało bardziej jak stadion niż jak sam tor do jazdy. Więc duży tor do ścigania. Do tego zaplecze takie jak budynki klubowe, budynki do wystawiania bankietów, budynek obsługujący maszynę startową i całe zaplecze zawodów, miejsce na rowery, do tego budki, w zasadzie restauracje, w których można było kupować na bieżąco jedzenie i zimne napoje. Czyli jest z kogo, że tak powiem, brać wzór? Tak, jedno miasto, trzy tory i każdy z tych torów miał swoje zaplecze. I nawet można było zaopatrzyć się w klubowe gadżety, takie jak bluzy, koszulki i czapki. Czyli naprawdę profesjonalne podejście do prowadzenia klubu. Członkowie takiego klubu to około 100 członków na jeden z tych trzech klubów w tym mieście, bo pytałem, byłem właśnie zainteresowany tym tematem, więc bardzo dobrze rozwinięty sport w tym kraju. A ile klubów speed rowerowych jest w Australii? Na pewno trzy w jednym mieście. Nie wiem, czy w innych miastach też. Czwarty jest w Murray Bridge, tak 80 km oddalnych od Adelaide. Czyli można powiedzieć, że niedużo, porównując na przykład to do Polski, prawda? Bo tu w Polsce jest sporo klubów, sporo ośrodków, a jednak wygląda to zupełnie inaczej. Nie dużo, ale jednak tam jest jakoś tak większe zainteresowanie tym mniej sportem. Mniej klubów, jest, ale większa jakość. Dokładnie. Jest dzieci, na przykład no dzieci jeżdżą już od wieku 5 lat wzwyż. Aż osoby powyżej wieku 60 lat, gdzie w Polsce tak naprawdę tego nie znamy. Jest tam wiek juniora, no i większość zawodników to jest wiek 15, 16, 17. A zawodnicy kończą karierę w wieku 30. To już taki dobry wiek na zakończenie kariery, czy nie? Kamil? Jak najbardziej. Ty już masz więcej. No, jeden za dużo. Trzeba pomyśleć. No, absolutnie. To tylko tak w formie przerywnika, żartuję. Puchar Federacji, drużynowe Mistrzostwa Świata, Puchar Żanety, ale były też starty indywidualne. Od ćwierćfinałów poprzez półfinały, także też było sporo pracy. Dawidowi jedynie udało się wjechać do finału. Jak oceniasz ten finał, start? Liczyłeś chyba na więcej, prawda? No, wiadomo, liczyłem na więcej. 11 miejsce. Co się stało? Co się stało? Może brak dyspozycji dnia? Nie wiem, tak naprawdę no, możliwe, że też głowa dużo da, że jest jakaś presja na sobie, sam na sobie dałem tą presję. I po prostu było ciężko, starałem się, ale już wiadomo, jak jeden bieg nie wyjdzie, trzeba się
przeciwstawić temu i jechać dalej. Mi to niestety nie wyszło, ale wiadomo, tam była 16 zawodników, po 5 praktycznie z każdego kraju najlepszych, tak samo jak było w przypadku drużynowych mistrzostw świata, a i tak naprawdę każdy mógł wygrać te zawody. Miałem niby tam lepsze losowanie, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia w takiej doborowej obsadzie. Ale bagaż doświadczeń chyba ogromny z takich zawodów, prawda? Z zawodu na zawody człowiek bardziej się uczył tych torów, uczył się zawodników, jak jeżdżą, jak atakują, jak można ich wyprzedzić. I wiadomo, no doświadczenie z każdego biegu na bieg było coraz większe. Kamil, tobie udało się wjechać do finału na pozycji rezerwowego. Rzeczywiście trudno było o tą szesnastkę zawalczyć? Obydwa te półfinały były bardzo trudne. To były w zasadzie dwa takie finały, z których po 8 wchodziło dalej. Ja byłem niestety 9 przez jedno wykluczenie w tym wyścigu. Poza mną odpadło jeszcze dużo bardzo jakościowych zawodników, w tym nasz kolega klubowy Marek Pranobis, który też startował w jednym z półfinałów i naprawdę poziom naprawdę wysoki. I potrzebne szczęście w zawodach indywidualnych i jeden wyścig taki kluczowy, który zawsze pozwoli umocnić pozycję w takich zawodach. Czy te Mistrzostwa Świata potwierdziły, że ty jednak lepiej czujesz się w drużynie, aniżeli indywidualnie, czy raczej nie? Nie powiedziałbym. Myślę, że to może specyfika zawodów jest różna, ale to tak jak Dawid powiedział, zależy od dyspozycji dnia i czy w tym dniu, w danym momencie jest jakieś osłabienie, czy nie. Głównie od tego to zależy. Brakuje tu jeszcze Marka Pranobisa, tak jak wspomniał Kamil Bielica. Nie mógł niestety dojechać do nas. Serdecznie go pozdrawiamy z tego miejsca. Też zakończył swój start indywidualnie na półfinale. Ale myślę, że też miło wspomina ten wyjazd i jeżeli będzie taka okazja, to pewnie będzie chciał wrócić do Australii. Myślę, że wy też, prawda? Jak najbardziej. Ja już planuję na 2020 rok. Planuję wyjazd tam także w 100%. Kamil, tak ciepło, to może na stałe byś się przeniósł? W sumie to jest bardzo dobra propozycja. Nie wiem, co na to Żaneta. Zapytajmy ją. Ale wy nie miałoby się z kim ścigać. Ale wy nie chcecie kończyć kariery. Czy też myślicie o tym, żeby gdzieś tam powoli już pakować rowery? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że tydzień temu, 6 dni temu w zasadzie dopiero wróciliśmy, a był to najdłuższy sezon w naszym życiu i w tym momencie nie chcę myśleć o tym, co mnie czeka w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Chcę odpocząć psychicznie i fizycznie od mijającego sezonu. Wyobraź sobie, że piłkarze jeszcze w Polsce grają, też mają długi sezon, co oni muszą mówić, ale rzeczywiście tak było. Z tej perspektywy trudne było to przygotowanie do tych mistrzostw? Z perspektywy tego długiego sezonu i później jeszcze, no w listopadzie z reguły my tutaj w Polsce już odpoczywamy, a wy tam no, pracowaliście. No tak, dlatego najważniejsze było jak najdłuższy kontakt z rowerem, żeby nie stracić tego kontaktu z nim, żeby jakoś cały czas te nogi pracowały. Wiadomo, tam różne inne jeszcze dodatkowe zajęcia, jak gra w piłkę nożną, siłownia tam z lekkimi ciężarami i tak dalej. I wiadomo, ale najważniejszy jednak był ten rower, żeby do samego końca próbować cały czas jakieś przynajmniej tam parę okrążeń sobie zrobić na torze. No i w mojej perspektywie troszeczkę eksperyment, ponieważ nigdy nie robiliśmy tak długiego sezonu i skupialiśmy się mocno na tym sezonie w Polsce. Tam walczyliśmy o wysokie lokaty, wysokie drużynowe miejsca, jeszcze indywidualnie staraliśmy się coś osiągnąć i musieliśmy troszeczkę przeciągnąć tą dyspozycję jeszcze na listopad. I wydawało mi się to być takim trudnym zadaniem. Ale udało się. Nie do końca. No to w 2020 miejmy nadzieję, że się z tymi doświadczeniami, doświadczeniami, z waszym udziałem, miałem niewątpliwą przyjemność dzisiaj spotkać się z mistrzami świata. W pierwszej części była Żaneta Siemianowska, która jako druga w historii polskiego speedrowera zdobyła tytuł mistrzyni świata kobiet. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszą mistrzynią kobiet była Anita Wodarczyk, która przecież tak doskonale teraz rzuca młotem i jest mistrzynią świata, rekordzistą świata właśnie w rzucie młotem, tak więc Żaneta znalazła się w zacnym gronie, bez wątpienia i warto by było ten tytuł obronić, tak więc musisz, Kamil, tutaj wykonać pracę, żeby Żaneta jednak nie rezygnowała ze speedrowera, bo się tutaj zastanawiała w naszym studiu nad tym, zresztą chyba słyszałeś.
W tej pierwszej części był jeszcze z nami trener Krzysztof Bas, trener Śląska Świętochłowice, zarówno sekcji speedrowera, jak i tej sekcji żużlowej. A teraz są ze mną Kamil Bielica i Dawid Bas, którym dziękuję za obecność, za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie usłyszymy o speedrowerze w Świętochłowicach, w Polsce i na świecie, z udziałem w rolach głównych naszych zawodników. Tego życzę i Wam, i Państwu, no i sobie też bez wątpienia życzę sobie, żeby mógł opowiadać o takich wspaniałych sukcesach świętochłowickich sportowców, nie tylko speedrowerzystów. Dziękuję pięknie. To wszystko. To był program Sport Bliżej Nas. Do zobaczenia. Dziękujemy.